Ten chłopak za moimi plecami na ekranie to Jakub Świerczok, który właśnie wychodzi na spotkanie w swoim debiucie w barwach FC Kaiserslautern przeciwko Werderowi Brema. Debiucie naprawdę bardzo, bardzo udanym, jak na 19-latka z Polski, który jeszcze do Bundesligi trafił prosto z pierwszej ligi. To nie jest jakiś taki patriotyczny zachwyt. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Świerczok gola tam nie strzelił, no ale został wybrany przez na przykład Gol.com na piłkarza najlepszego meczu. Zagrał pełne 90 minut, czyli był to debiut o wiele bardziej udany niż na przykład Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj już takiej pełnokrwistej gwiazdy Bundesligi. Robert, jak pamiętamy, w pierwszym swoim meczu Borussii Dortmund wszedł na boisko dopiero w 63 minucie. Naprawdę trzeba mieć duży charakter, żeby wywalczyć sobie te pełne 90 minut, będąc chłopakiem z Polski, nie znając języka i przychodząc z pierwszej ligi, z pominięciem ekstraklasy, co w ogóle moim zdaniem jest taką dużą kompromitacją dla klubów ekstraklasy, że przepuściła taką perełkę. Nie ma co mówić, że na przykład Wisła Kraków, która o Świerczoka walczyła, nie mogła przebić oferty Kaiserslautern. Kluby włączyły się do walki o niego dopiero po tych 12 golach strzelonych w pierwszej lidze dla Polonii Bytom w rundzie jesiennej. A tymczasem trener Artur Płatek, zresztą dzisiaj członek sztabu szkoleniowego Kaiserslautern i tłumacz Świerczoka, mówi, że polecał go już jeszcze zanim ten strzelił pierwszą bramkę w barwach Polonii Bytom. Także utyskują często właściciele klubów ekstraklasy, dyrektorzy sportowi, że odchodzą od nas z Polski najlepsi zawodnicy, osłabiając ligę, a tymczasem nie potrafili wypatrzeć i zatrzymać takiej perełki. Świetny debiut, jak mówię, nawet tygodnik Stern nazwał Świerczoka Edinem Dzeko. Teraz trzeba potwierdzić te zachwyty i właśnie w ten weekend czeka nas być może dobra okazja. Kaiserslautern gra co prawda na wyjeździe, ale z ostatnim w tabeli Augsburgiem. Z kim wygrywać, komu nie strzelać goli, jak nie ostatniemu w tabeli Augsburgowi. Zresztą to jest tak zwana Keller Duel, jak mówią w Niemczech, czyli taki pojedynek w piwnicy. Kaiserslautern cały czas jest w strefie spadkowej i to zwycięstwo, no to jest właśnie mecz o 6 punktów. Kaiserslautern nie wygrał meczu od października 2011 roku, a od tego czasu albo remisował spotkania 1-1, albo przegrywał, więcej niż jednej bramki nie strzelił, więc ja nie stawiam, że strzeli tutaj dużo goli nagle w Augsburgu, ale na jedną bramkę i to Świerczoka, który oby znowu wyszedł w pierwszym składzie, liczę, zwłaszcza, że miał taki udany debiut. Pamiętam słowa trenera Stefana Kunca, byłego znakomitego niemieckiego piłkarza, że Świerczok przychodzi po naukę, że najpierw musi się zaaklimatyzować, ograć, a tutaj bez żadnej aklimatyzacji najlepszy zawodnik meczu, więc liczę, że dostanie kolejną szansę. Jak czytałem te słowa, to myślałem, że będzie skazany na grę w rezerwach, na tylko treningi z pierwszym zespołem, no ale naprawdę potwierdził, że warto na niego stawiać i dlatego na skromne zwycięstwo 1-0 Kaiserslautern liczę. A nie powiedziałem o tym, że tak świetnie, że w ogóle nie przejął się tą gorącą atmosferą na stadionie Betzenberg, a przecież nie ma u boku rodaków, tylko trenera Płatka na ławce, ale nie ma na przykład Kuby Błaszczykowskiego czy Łukasza Piszka obok na boisku, tak jak ma Robert Lewandowski, który strzelił kolejne dwa gole na wyjeździe w Hamburgu. Przewidywałem to zwycięstwo, ale nie spodziewałem się, że aż w takich rozmiarach. Teraz Borussia Dortmund czeka mecz u siebie na Westfalenstadion. Przyjeżdża Hoffenheim, czyli taki średniak Bundesligi. Nie liczę aż na tak wielki pogrom. No naprawdę, no, chyba nie jest aż taką maszyną do strzelania goli Borussia. Liczę to na skromniejsze zwycięstwo, ale na takie 3-0 znów po przynajmniej jednej bramce
Roberta, może Kuba Błaszczykowski, który właściwie gra teraz za supergwiazdę niemiecką Mario Goetzego, który nie przepracował okresu przygotowawczego i tak jak Robert Lewandowski wygryzł, wydawało się niewygryzalną gwiazdę, czyli Łukasza Barriosza, no bo to jego bramki zapewniły przecież w dużej mierze mistrzostwo Niemiec Borussii w ubiegłym sezonie, tak teraz niemożliwe staje się możliwe. Kuba gra zamiast Goetzego, może znów przypieczętuje tą świetną grę golem. Jak mówię, liczę tutaj na zwycięstwo 3-0. I jeszcze bardzo ciekawy w ten weekend będzie mecz w Pucharze Anglii. Na Anfield Road przyjeżdża Manchester United, no, dwaj najwięksi rywale na wyspach od wielu, wielu lat. Obie drużyny mają sobie co udowadniać. United już od dawna nie mogą wygrać na Anfield Road, a Liverpool chociaż w lidze o mistrzostwo nie walczy, to jest właściwie już teraz w gestii obu klubów z Manchesteru. Zobaczymy, jak City tą presję wytrzyma. Presji w pucharach nie wytrzymało, bo właśnie w minionym tygodniu odpadło z dwóch po derbach Manchesteru, wyeliminowani przez Manchester United, a we wtorek przez Liverpool, mimo remisu 2-2 na Anfield Road. Bardzo ciekawy mecz. Gol Craiga Bellamiego dał ten wymarzony awans do finału Carling Cupu Liverpoolowi. Obie drużyny mają swoje kłopoty, no bo tu nie grają, nie strzelający goli Andy Carroll, zawieszony Luis Suarez. United właśnie straciło na 2 miesiące najprawdopodobniej na niego, no ale jednak kadrowo chyba silniejszy jest United. Jakoś wydaje mi się, że mają szansę. Wygrali dopiero co na wyjeździe na Emirates Stadium 2-1 z Arsenalem. Są w stanie wygrać na tym bardzo niegościnnym dla nich Anfield. Wraca Patrice Evra, wraca Phil Jones, wraca przede wszystkim Young, który zastąpi kontuzjowanego na niego, więc liczę tutaj na po ciężkim boju skromne zwycięstwo 1-0 Manchesteru United.